Hej, 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 siam wszystkim, tu Kamrud, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Rebirth. Kontynuujemy naszą przygodę i tym razem chciałbym zrobić jakiś szybki run, więc na pewno nie bierzemy Magdalenki, nie bierzemy Azazela bym wziął, ale problem jest, a wiecie co, zagrałem taki run bez challenge. Muszę nagrać na szybkości odcinek, a problem jest taki, że nie mam zbytnio czasu, a jednak nie chciałbym zmarnować tego czasu oglądając jakieś głupie filmiki na YouTubie. Tylko wolałbym, później mać, serio, poświęcić ten czas wam. Więc zagrajmy sobie Azazelem, tak dla fanu. W dupie mam tą postać. Serio, dobra, nieważne. To jest głupie z mojej strony, jesteśmy held up, to jest bardzo dobry pilz dla nas. Spokojnie, ten fail początkowy oczywiście zaowocuje w przyszłościowy sukces. To jest gwarantowane, to jest zapisane w przeznaczeniu. Więc jazda, lecimy, nie poddajemy się. Dopiero co zaczęliśmy, więc poddawać się byłoby to najmniej smutne. Rozwalamy monstro, bierzemy jakiś zajebisty item, który będzie Magic Mushroom, czy jakieś inne OP gówno. Następnie po tym... Wow, te obrażenia na start. Następnie po tym idziemy do Treasure Roomu, gdzie weźmiemy, nie wiem, wafer czy inny dobry item. Jazda. Nie jest to Magic Mushroom. Mushroom, ale wezmę. Jest to również dobre, dużo szybciej ładujemy. Dużo szybciej ładujemy nasz brimstone. Więc nie odmówię. Jest to również w pewien sposób zwiększenie DPS-u. Okej. Okay. Postawimy tutaj bombę, bo mogę. Albo postawię tak. Weźmiemy trinket, który sprawi, że nie umrzemy, nawet jeżeli byśmy chcieli. Ponieważ w momencie, kiedy będziemy mieli umierać, dostaniemy Blackhead. Do 3 razy. A proszę, kolejna bomba, kolejny kamyczek, kolejny profit, jej. Wejdę tutaj, zaryzykuję, oczywiście, może będzie opłacalne. Łapanie. Co daje nam ten Isaac? Ciągle zapominam, za każdym pieprzonym razem zapominam, co daje nam ten Isaac. Podwaja pick-upy, zajebiste, bierzemy. Bierzemy, zdecydowanie bierzemy. Bierzemy, hop. I zwiększenie obrażeń, hop. Zdecydowanie bierzemy, jest to zajebiste. Czy chcę Deful zostawić sobie? Myślę, że tak. Myślę, że Deful chcę sobie zostawić. Myślę, że strata i plus połowy serduszka nie jest takim problemem. To jest interesujące. No, zwykła skrzynkę. No dobra, no. It's something, co nie? Zaszerzałem podwójne pick-upy. Dobrze. Więc jazda. Ale podwójne pick-upy chyba się tyczą wypadanych przedmiotów po sklirowaniu pomieszczenia. Wciąż, dobre. Zwłaszcza na początku gry. I jest treasure room. I jest treasure room i jest pięknie. Ile mamy obrażeń na ten moment? Dużo. Mamy bardzo dużo obrażeń. Wow. Chore. Raming speed, no. Jesteśmy szybsi. To jest coś. Jakby nie patrzeć. No. Nie mogę narzekać, mamy na pierwszym roomie satana, więc chyba nie mam prawa narzekać, że nie dostaliśmy żadnego damage upu w postaci treasure roomu. Czy tutaj może być sekret? Może. Sprawdzimy. Proszę. Okej. Okay. Dobra, czyli to tak działa, jak mówiłem. Wypadają pick-upy? Po sklirowaniu pomieszczenia i o mój Boże. Czy chcę mieć większe wypadanie rzeczy? Chyba nie, o to nie z tym nie powinienem się martwić. Weźmiemy to. Mógłbym kupić torebeczkę, ale... Kupię bombę. To jednak może się przydać. Po skierowaniu pomieszczenia może nam wypaść właśnie podwójna bomba, podwójny pieniążek, podwójne serduszko. Może nam wypaść podwójna skrzyneczka, co będzie bardzo fajne, jeżeli pójdziemy do The Chest i będziemy mieli ogonek Gapiego. Ale jak już otworzymy skrzyneczkę, to nie ma podwójnych rzeczy z tego. Brrr. A proszę, właśnie podwójny pick-up. Brrr. Jeszcze się szybciutko tutaj zajrzę, żeby było coś tutaj wyleciało. O, podwójna karta Tarota. Jaka? Justice. O mój Boże, podwójny Justice. Oczywiście przyjmę. Nie powiem, że nie. Bomby, klucze. Szkoda, że nie jest ruherty, ale nie można oczekiwać wszystkiego. I tak, jeżeli jest podwójny pick-up, to zawsze jestem sam. W sensie pils jest zawsze taki sam, karta Tarota zawsze taka sama. Czasami jest to spoko, czasami nie. Zazwyczaj jest to spoko.
Okej. Okay. Więcej muszek. Czy nie narzekam. Bardzo szybki clear pomieszczeń. Jeden strzał, cztery muszki mniej. Więc... burdur. Oczywiście bardzo szybko ładujemy naszego brimstone'a. Czyli może nie bardzo szybko, ale szybko. O, panie, wypadł mi zajebisty pieniążek. Z tego gówna. Dziękuję. Dziękuję ci, gry, jesteś bardzo uprzejma dla mnie. Nie będę ukrywać, że jestem zachwycony takim podejściem itemów. Takim zrządzeniem losu. Wejdziemy oczywiście tutaj. Attack fly. Spoko chyba. Nie wiem. Raczej nie wykorzystamy. Wejdę coś z ciekawości. O! Spoko. Wezmę jak przycena. Czemu mnie tu w Diamond? Zajrzę wpierw do sklepiku. Satana mamy gwarantowanego. Więc wyjebą go. The Fool najwyżej możemy zignorować. Dobra, zobaczmy, czy tutaj jest sekret. Jest sekret. Przepraszam bardzo, ale coś chyba nie działa. Nie tak jak powinno. A zabiję jeszcze was, bo mogę. Wszystkich trzech bym nie zabił. Czy chcę podwoić teraz pick-up? O mój Boże. Dobra, cicho, cicho. Najpierw załatwmy bossa. Zobaczymy, co wyleci. A może wyleci item z pieniążkami? Z bossa? Jest opcja. Zwiększone tirsy. No spoko, ładujemy teraz niesamowicie szybko. Czarny Judasz. To czy to nam wykluczy... Inaczej, czarny Judasz, jeżeli umrzemy, będzie zajebiście. Ale z drugiej strony nie będziemy mieli tego małego brimstone'a, więc wyjebane. Wyjebą go. Użyję tu of diamonds teraz. Wezmę sobie the full. I wykorzystamy na tego Żydka, bo mogę. Bo mnie stać. Dawaj. Dzięki za serduszko, akurat kompletnie tego nie potrzebuję. Dzięki za wszystko. Ale czy mógłbyś dać mi coś fajnego? Bo zaraz poświęcę bombę na ciebie. Za to, że mi zadałeś tyle monet. O mój Boże. Def. Nie. The Fool. Wolę The Fool. Nienawidzę cię. No kurwa, spłoniesz. Serio, wydam na ciebie 24 centy. Jakim gównem? O! Większe tirsy. Wow. Czy my ładujemy natychmiastowo? Czy my ładujemy natychmiastowo nasz brimstone? Chyba tak. Chyba tak, moi drodzy. Chyba tak. Co to jest ten zegarek? Nie wiem. Czy to przypadkiem nie cofnęło nam czasu? Ten zegarek? Czy my nie mieliśmy naliczone 7 minut? Tears up. Nie odmówię, the fool. Jeżeli będzie... Dobra, użyjmy. W sumie mogę ich rozwalić, bo jednak the fool chciałem zostawić. Patrz, mamy kartę tarota. To czy no wiecie. Ładowarkę kart tarota, że tak powiem. A z niej mamy aż... Dobra, już rozwaliłem praktycznie całą arenę, więc... Jak już się podjąłem tego... Ups, dobra. Papa. Coś fajnego wyleci w zamian? Za dobre serduszko The World. Użyję. Wow. Znaczy no... A, latamy, zapomniałem. Bomba. Bombastycznie. Wow, więcej pieniędzy. Znaczy spoko, jest sklepik. Okej. Okay. Chyba. Najwyżej się wróciłem pułapkę kanapkę. Tutaj przyszłościowo rozwalę, ale potrzebujemy bomby wpierw. W razie gdyby było ogniska czy inne gówno. O, właśnie, propos gówna. Wow. Panie. Nie śpieszy się pan tu gdzieś? Nie szaleje pan za bardzo? Ja rozumiem, że pan chce mnie przytulić. Chce się zapoznać, bliżej czy coś, ale... Bez przesady. Bez przesady, co nie? Z dystansem, bo jebie od ciebie. Jesteś gównem w końcu. Dobra. Pan... Miniboss, może będzie coś ciekawego, więc w sumie trzeba będzie... Zabiję cię, zanim wybuchnie. Papa, def. Nie, dzięki. Doceniam. Tak naprawdę nie. Pajączki, one lecą na nas, więc uwaga! Nie wiem, jakim cudem to ominąłem, ale udało się. I to jest najważniejsze. Boom. Lecimy, lecimy. O, ruch, super. Zajebiście. To czy... W sumie, okej.
Biorąc pod uwagę Curse Room, okej. Wlot jest darmowy. I wlot też, Boże. Myślałem, że wcisnąłem źle przyciski się pieprzne. Dobra. W takim razie bardzo spoko. Weźmiemy sobie kartę Tarota wciąż, bo są lepsze. Pójdziemy do... nie mamy kluczy, nie mamy nic w sumie. Rozwalmy te bomby. Bomby, no muchy bomby. Jeden pies, wybuchają. Opa. O, kluczyk. Aż mnie kusi, żeby wejść do sklepiku. Aż mnie kusi, ale nie. Tyle pieniędzy. Wpierw rozwalę bossa, okej? Chociaż... Dobra, w takim bądź razie zajdziemy do sklepiku. O, panie. No i to, czego potrzebowałem. Hop. Mapa. Blankard. Blankard jest interesujący pomysłem, gdyby nie to, że mamy... kupię to. Jeszcze. Dobra, wiecie co? Pieprzy ten trinket, który mamy. Wrócimy się po trinket, który mieliśmy. Ponieważ teraz mamy dużo życia, oczywiście. Ale to się może zmienić. A ja nie chcę, żeby to się zmieniło. Ja jednak chciałbym mieć dużo życia, a w sytuacji, kiedy jak to się zmieni, będziemy mieli gwarancję na to, że przeżyjemy. Więc było jeszcze fajne pomieszczenie. Te. Źle postawiłem bomby, znowu. Nie wiem, czy się w sumie da rozwalić wszystkie 6, no ale trudno. Bomba już tam nie jest aż tak bardzo potrzebna. Nie było nic ciekawego do wysadzenia. Więc jazda do bossa. Pestilence. Czyli dostaniemy Meat Boya bądź Bondage Girl. Okej. O, proszę, jakie combo z muszką, aż ty. Ej, ta muszka sporo bije. A! Zapomniałem, że nie mam pewnego deala z szatanem. Shit. Zapomniałem o tym. Jesteśmy za zerem, on nie ma pewnego deala z szatanem. Przed nią graliśmy z Book of Bay, ale się przyzwyczaiłem. A tu proszę. Dobra, spoko. Przeżyjemy. Musimy. Wejdę tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest. Curse Room. Okej, niech będzie. Mogę w sumie stracić połowę serduszka. Ale nie mam bomby, więc wrócimy się tutaj potem. Oż, ty nienawidzę cię. Nie mam bomby, wrócimy się potem. Nie ma tutaj nic ciekawego oprócz szkieletów. To też nie jest ciekawy przeciwnik. Nie jesteście ciekawi, nikt was nie lubi. O mój Boże. Ta ich szybko strzelność, to jest strzelanie na ukos. Ten hitbox. For fuck's sake. Wejdźmy tutaj. Arena. Może być coś ciekawego. O, panie. Spoko. Czy chcę zaryzykować otwarciem innych? Zjebałem. Skrzynek. Myślę, że tak. Może wylecieć dużo fajnych rzeczy. O! Tu w klap. Dobra, niech będzie. O, Gapis Head. Chcę zatrzymać? Chyba nie. Tartarota są lepsze. Przepraszam bardzo, nie chcę się z wami bić. Chcę uciec. Tartarota są lepsze, ale mam jedyne do... Gapiego. Więc spoko, jeżeli wyleci więcej, to będzie bardzo spoko. Musi wylecieć. Ogólnie, jeżeli nie wylecą dwa kolejne itemy, no to to jest bezużyteczny item. Tak naprawdę. Ale z drugiej strony wyleciał z puli kolejnych itemsów. Jakie mogą być. Więc... whatever. Opa. Dobra. Czy to jest coś fajnego? Bad guess. No i tu też jest bad guess. Lecimy tutaj. Teleportowało mnie gdzieś. A, do kolejnego pomieszczenia. Akurat mi nie zależało, żeby tutaj pójść, ale... o, jest boss. Który to jest stage? Caves 2. Okej. Papa. Czemu nie zwrócimy uwagi, jak szybko ładujemy? Bardzo szybko. Jeszcze nie wyszliśmy do treasure roomu. Nie mam zamiaru go za żadne skarby mijać. Two of diamonds. Dzięki. Doceniam. Biorąc pod uwagę, że nie mam kompletnie żadnego centa. Nie będę wchodził. O, dobra. Może jednak będę mieć cent. Może będę mieć dużo centów. Trinket nie wyleci. Czy może być jeszcze jeden trinket? Ten, który sprawia, że jeżeli oberwiemy, to daje nam pieniążki. No dobra. Hopa. Hopa. I hopa. Czyli może być w dwóch miejscach jeszcze. Czy mam tu of diamonds? Tak, będziemy do sklepu. Bo to może być bardzo pocalne. Albo wyleci grid, więc też jest spoko. O, Black Candle. O mój Boże, nie odmówię tego. Nie, nie ma opcji, żebym tego odmówił.
Czyli rozwalę to, zwiększamy szansę na Devil Room. Pójdziemy najpierw do Treasure Roomu. Papa. Dobra. O Boże, jest! 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 Rozwalę to, bo mogę, bo mnie stać. Ale w sumie nie byliśmy w sekrecie. Dobra. Przepraszam bardzo. Hop. Hop. Yes. Black Candle, odporność na klątwy. Zwiększona szansa na Devil Room. Może być w sumie w jednym ciekawym miejscu. Nie, nie może być. Czy my byliśmy w... Byliśmy w Curse Roomie. Byliśmy? Nie, nie byliśmy w Curse Roomie, chcieliśmy bombę mieć. Więc wejdę. Tutaj nie może być sekretu. Tego się nauczyliśmy. No, straciliśmy połowę serduszka, niestety. Życie. Wybaczcie za to. Ale jednak domyślam się, że robienie hałasu nie jest fajne. A babcia zapomniała, że nagrywam. Ach, ludzie, ludzie, ludzie. Zero poszanowania dla artysty. Artysty. Te. Oh fuck, for fuck, fuck, fuck. Masz, gin. Może to zmniejszy szansę na szatana. Czemu by nie? Artysty. To jebnąłem. Ciekawe, ile osób się uśmiało. Dobra. Jestem wspaniałym artystą, który walczy z gównami. Nie, to jest sztuka, moi drodzy. Żyganie prosto w gówna to jest sztuka. Bo tak wygląda nasza walka. Nie, tym razem walka to było żyganie w dżdżownicę. For fuck's sake! Wiecie, jakim mamy zwiększony... Nieważne. Może być. Wiecie, jakim mamy zwiększone szanse na Devil Room? Nie pojawił się. Dobra. Hopa! Wyjdź! Wyjdź i umrzyj! Dobra. Masz. Mamy zajebisty atak na nich, więc nie narzekam, ale... Nie trafiłem? Nie trafiłem. Źle trafiłem. Jeszcze raz. Dziękuję, dobranoc. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tutaj też nie ma nic ciekawego. Jak to dobrze mieć mapę, czyż nie? O nie! Brimstone nowe! Paszło won. Niepotrzebnie puściłem. Powinienem pierw go zabić. Bum. Powiedziałem BUM! No. To się nazywa... O, proszę, for fuck's sake. Nienawidzę cię. O, nie mam aż takich dużych obrażeń, żeby ich wszystkich zabić w jednej linii. No, no, no. Ile mam obrażeń? Nie mamy złe. Ale nie jesteśmy przegięci. Nie chcę być przegięty. Sekret. O, ile pieniędzy. Nie wiem, czy to wpływa na Devil Room, ale wiecie co? Rozwalanie takich koleśi chyba tak wpływa. Albo tylko tego typka w sklepiku. Nie wiem, na pewno rozwalanie sklepikarza wpływa na Devil Room. Nie wiem, jak zresztą tych kolesi. Oczywiście House Card zostawiamy, to zabija kogokolwiek natychmiastowo. Co to? Bad Trip, czyli to też jest Bad Trip, dokładnie. Hop. Nie! Co to? O, jest to, czego szukaliśmy. Akurat mamy jeden kluczyk. O mój Boże, to było bliskie. Opa. Nie ma plusików. To jest spoko. Nie jest jakiś super dobra, ale to jest spowolnienie. Spowolnienie zawsze jest spoko. Więc przyjmę. Definitywnie przyjmę. Nie wiem, chodźmy górą. Jest więcej możliwości. Większa szansa na odnalezienie bossa. Czemu nie pojawia mi się żaden item? Mam podwójne itemy po tym, jak tam się pojawią. A nie pojawiają się. The Henchman, super, będziemy mogli latać. Jej, przydatne. Doceniam. Och, te maski. O! Nienawidzę was. Jeszcze te serca strzelają. Jakby nie było ciężko do nich podejść. Nie chcę się pieprzyć tą maszyną do losowania. Rozwalę cię. Nie wyleciał kluczyk, szkoda.
Mogę próbować, ale to jest hard mode. Zanim by mi wleciało, by minęły lata. Necropolis 1. Szedłem do sklepiku. Dobra, nie ma czasu. To czy... Nie zrobimy raczej boss rushroomu, inaczej raczej mi nie zależy, więc... Nie wiem, co chcę zrobić. Coś, co mi szybko zajmie przejście tego. Znaczy, pewnie pójdziemy do D-chestu. Bo jest śmieszniej. No bo wiadomo, są skrzyneczki. O, w końcu. The Lovers, nie, dzięki, doceniam. O mój Boże. Jak wygrać życie? I to dosłownie. Lecimy. Nie chcę mi się już pieprzyć z tym sklepikiem. Pewnie byłby grid czy inne gówno. Mieliśmy jakieś 17 minut. Jeżeli ten zegarek oznacza skrócenie czasu, nie oznacza. Opa, żydki. Nie, to nie są żydki, ale rozwalanie tego żydka jest pomocne. Jeśli chodzi o Devil Room. Fuck you. Mate. O, tutaj by się bomba przydała. A, przydałaby się. O, zwiększona szansa na kartę Tarota. Wiecie co? Oj, czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Znaczy, mam bombę, ale nie wiem, czy mnie to cieszy. Czy nie będę mieć na pewno już, jak się nazywa, boss rushroomu. Życie. Ale... Dzięki. Brrrr. Przynajmniej spowalniamy tym giszem. To jest bardzo spoko. Brrrr. Brrrr. Dobra, tyle, koniec, dziękuję. Możemy zrobić tak. Czy chcę zwiększoną szansę? Nie, wolę mieć pewność, że przeżyjemy, wiecie? Pewność jest pewniejsza. A i tak chcemy chaos kart zatrzymać, więc nie potrzebuję nowych kart. O mój Boże, fuck you. Fuck you! O mój Boże! Wheel of Fortune, nie no dzięki, doceniam. Serio? A, wejdę, co mi szkodzi? Brak bomb, to mi szkodzi, a i tak wejdę. Dead Cat. Drugi item do Gapiego, papap, parapapap, pap. Bierzemy. Definitywnie bierzemy. 9 żyć. Dodatkowe życie. Item do Gapiego, już drugi. Nie odmówię. Broń Boże, nie odmówię. To jest bardzo dobre pod... O, panie. Kusisz. Czyli mamy. Stać nas na... Sklepik. Z bossem się nie wyrobimy. Więc chyba wyjebane. No, nie wyrobimy się. Chyba, żeby jakimś trasem wypadł Peror i byśmy zraszowali mocno. No, dzięki. The Tower. To nie jest Emperor. The Tower to nie Emperor. Czy ma tutaj wlazłem? Nie chciałem tutaj wejść. No dobra. Może będzie tutaj sekret? W sumie kto wie. O, dziękuję ci, przyjacielu. Doceniam. Fuck you. The House karta. Mogę sprawdzić wcześniej. Nie, ty nie. Okej. Okay. Zabicie zwykłego żydka bodajże zwiększa szansę na Devil Room. Nie. Nie pozwalam się dotknąć. Nie. Nikt mnie nie dotyka swoimi brudnymi łapami. Kto wie, gdzie je trzymała. A biorąc pod uwagę, że one się znajdują również w The Womb, to well. Hopa. Czy to będzie bardzo przejebane? Nie. To nie ma priorytetu. Shit. Wow. Wow. Nie! Co się stało? O mój Boże, czy... kto mi to przepchnął? Ty suko! Zajebieć, po prostu się zajebie. To już bym miał stracić wszystkie bomby. To było bardzo opłacalne, Kam. Co się jeszcze trzy bomby za kompletnie nic. Co jest? Niewidzialny typ. O mój Boże. Idźcie ode mnie. Dusze nieczyste. Paszła won. Egzorcyzmy by się nie przydały. Temperance. Fuck you. Co to jest? Explosive diarrhea. Nie no, dzięki, doceniam. Doceniam niesamowicie. O, grid! Super, akurat kiedy mam ostatnie pomieszczenie, gdzie mogę wydać pieniądze. Jej, doceniam. Wow, więcej pieniędzy, dzięki! Dziękuję ci, gro, że dajesz mi taki zapas gotówki w momencie, w którym absolutnie nie będę już nigdy tego potrzebować. Dziękuję. O mój Boże, to bomba, spoko, ale... Wow. You serious? Are you serious? Mogę poszukać sekretu. Nawet wiem, gdzie może być. I tak już nie rozwalimy boss rushroomu, więc...
Och, well. Nawet wiem, gdzie też mógłbym hajs wydać. Nie mam zamiar to zrobić. O, cześć. Co tam u ciebie? Nope. Wheel of Fortune. Dobra, jazda. Może coś ciekawego wyleci. I tak nie wiem, co z tym hajsem robić, więc... Niech będzie. Może być jakiś Pretty Fly? Pretty Fly byłby bardzo dobry. To nie był Pretty Fly. To była mucha. Wiem, że potrzebuję muchy, ale nie takiej. A więc, może leci jakiś fajny pierce. Może leci bomba. To też jest opcja. Leciało serduszko. No, daj mi to Soul Herta. W przyszłości. O, więcej pieniędzy, dziękuję. Jest Pretty Fly. Jest dobrze. Jeszcze jeden. Potrzebujemy jeszcze jednego. Trzy Pretty Flye to jest coś pięknego. I do tego dążymy. Do tego dążymy, moi drodzy. Do tego dążymy. A, pieniążek. Rol więcej. Jej. Spokojnie, spokojnie. Zaraz będzie Pretty Fly. Zdaję sobie sprawę, że to jest czasochłonne. Ale cierpliwość popłaca. Cierpliwość popłaca, moi drodzy. Jestem głodny jak cholera. Wciąż cierpliwość popłaca. Staliśmy bombę Pretty Flya. Pis, który na pewno będzie zajebisty. Więc... Niech się dzieje wola nieba. Jest, dobra, na resztę mam wyjebane. Co to jest? Nic konkretnego. Stałem The World. Czyli absolutnie nic konkretnego, czego bym nie miał. Dobra, lecimy do góry. Lecimy do góry. Chaos kart sobie oczywiście zostawiamy. Z Matulą walczymy. Sklepiku żytka nie rozwaliliśmy, bo nie mieliśmy jak. O, mam tą lepszą wersję matki, w ogóle się ocknąłem. To mnie bardzo cieszy. To mnie bardzo cieszy. Nie trzeba się przy niej pierniczyć. Ej, serio, co jest? Matulo, kochana. Nie wiem. A, Pretty Flye, no tak. Nie wiem, jaki cudem tego uniknąłem. Pretty Flye. Nie musiałem tego unikać. Jej. Aż może faktycznie uniknąłem, nie zwracam uwagi. Ale raczej wątpię. No dobra, no. Mamy klucze, jakby nie patrzeć. Słuchajmy, w The Chest jest śmieszniej. W The Chest jest śmieszniej. No i mamy Blue Baby na hita. Ale tutaj może być jeszcze Satan. Jeszcze może być, miejmy nadzieję, bo w sumie fajnie by było. Fajnie by było. Jakby... Ops. Z drugiej strony wejść do Dark Roomu też nie jest zły pomysł, bo mógłby wylecieć nam Gapi. Ale myślę, że... No, otworzę. No, nie było opłacalne. No, jeżeli będą takie bossy, to... O, było opłacalne. No tak, życia. Zapomniałem o tym. Nie! O! Trzymajmy cały czas przycisk, bo pamiętaj, Kamrus, że gisz. Mały gisz. Gospowalnia. Ciągle zapominam o familiarach, że jeżeli mam, to trzeba naciskać przyciski. O, pajączek, dzięki. Doceniam. Na szczęście Monstro 2... Nie, to jest zwykły Monstro. Mini Monstro ma strasznie mało życia. Na całe szczęście. Dobra, tyle. Dziękuję, dobranoc. Łap. To sam pajączka znowu. Na boki nie chcę, bo po co? Och, uwielbiam, kiedy dobijam duże gówno, a z nich wychodzą średnie i są równocześnie ubite jednym promieniem. To jest piękne. Czemu Azazel jest tak bardzo przejebany? Stracić sobie jedno życie? Judgment. Okej. Okay. Myślę, że mogę zaryzykować. Postawmy go tutaj. Jedno życie, co to za problem. Mamy Dark Booma. Coś ciekawego? Empress? No, niezbyt. Nie chcę żadnej karty. Mamy wystarczająco. Powiedziałem, że nie chcę żadnej karty. O, mogę latać, super. Jej. Doceniam. Nie chcę kart. Chcę zajebisty item. God damn it. Daj mi zajebisty item. Zajebisty item. Słuchaj, jesteś drugim Żydem, którego zaraz zajebię. Nienawidzę cię, wiesz o tym. Ale tylko spróbuj zjeść to wszystko i nie dać mi czegoś zajebistego.
ostatnie 3 centy. Jesteś kurwo martwy. Tak się kończy żydzenie i... No i dostałem to, co chciałem. Nie dostałem tego, czego chciałem. Ale wiecie, co chodzi. Ale go zajebałem. Większa szansa na Devil Room. Hej, hej. It's worth. Wiesz? Przechodzimy, od razu wypuści w kolejnym pomieszczeniu. Po tym, jak rozwalimy przeciwników. Uwaga, to wybucha. Dokładnie. O, dostałem bombę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak się załatwia sprawy. Z ludźmi, którzy nie chcą przyjąć haraczu. Nie chcesz pieniędzy, to kurwa zginiesz. Ale serio. Wydałem na niego na początku 24 centy. Nic. Wydałem na niego 28 centów. Nic. Cóż. Szansa na Devil Room zawsze w cenie. Odpłacił się krwią. Tak jest. Uwaga. Dobra, teraz rozwalmy gówno od razu atakując. O, nie rozwaliłem w jednej linii. Znaczy w jednym strzale. Gówna i tych mniejszych, więc w takim razie musiałem wcześniej go podranić. Dobra. Chodźmy górą. Co da? Bad trip. How about fuck you? Bre. Jak ja lubię tych przywiązanych gnojków. Tak bardzo są bezrani, tak bardzo nic nie mogą zrobić. Tak bardzo są skazani na śmierć. The world. Nie no, dzięki. Zaceniam. Dev. Okej, czy będziemy mieli strzelającego midboya. Szkoda, że nie będziemy mieli... auć, poczwórnego midboya. To mnie boli. Bondage girl mamy, nie mamy midboya. I to troszkę smutne, boom. Yes! Devil Room, ostatni. I w tym momencie... O mój Boże. Uwielbiam cię. Kocham cię. Mamy niesamowicie zwiększone obrażenia, ponieważ... Babilońska kurwa. Mamy zwiększoną szybkość. I mamy Polaroid co berwanie. O mój Boże, jest. Wygraliśmy życie. Właściwie straciliśmy życie. I to jest bardzo dobra wiadomość. Bleh. Coś ciekawego to jest? Nope. Znaczy, no, za blisko respu, więc jak mógłbym liczyć, że byłoby coś ciekawego. Znając bossa, będzie na drugim końcu świata. Proszę, bądź po prawej. Bardzo grzecznie proszę, bardzo ładnie proszę. Proszę jakieś nigdy w życiu. A ja się zastanawiam, jakie będziemy mieli teraz obrażenia. Czy pewnie nie jakiś super duży, byśmy mieli super duży, gdybyśmy mieli Polifalusa. Ale cóż, i tak nie mamy małych. Dobra. O nie, nie oczy, nie oczy, nie oczy, nie oczy. Piękne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy. Boss. Nope. Czek testa. Niestety. Przestańcie strzelać w niego. Bo Menda się nie wychyli. Nie. Szkoda mi czasu. Tak, właściwie szkoda mi czasu. Jazda. Do bossa. Przyjaciele. Gincie. Wystrzał. Easy. Widziałem te niebieskie. O, nice. No, obrażenia się zwiększyły. To nie trzeba eksperta, żeby to stwierdzić. Dobra. I... A! Nie są osłonięci, więc... Bez różnicy. Dobrze. O mój Boże. Ech! Ostatnia rodzina mi wariuje. Serio. Z tym wchodzeniem do pokoju. To jest lekko irytujące. Jest bardzo lekko irytujące. Bardzo w chuj irytujące. Chyba będę musiał wyraźnie przekazać, że... No nie wiem, babciu, jeżeli będziesz mi przeszkadzać w robocie, no to nie wiem. Mogą być problemy, do jasnej cholery. Zrozum, że to moja, nie wiem, w pewien sposób praca, bo w sumie się z tego utrzymuję, jakby nie patrzeć. Dzięki. Thanks Obama. I nie wiem. Zrozum, że skoro przeszkadzasz mi w robocie,
No to chyba nie jest to nic dobrego. Mech. Czy nie lubię traktować YouTube'a jako roboty. Ale z technicznego punktu widzenia jest to moja robota. I pomimo tego, że... No nie chciałbym przedstawiać wam materiału w jak najgorszej jakości. Jakby nie patrzeć. O mój Boże, mogłem się ruszyć, na razie bałem. Kamrus, świrujesz. Nie skupiasz się na grze. Isaac. Na pewno, jeśli chodzi o jakość na moich filmach, mógłbym zrobić miliard rzeczy, żeby była lepsza. Zdaję sobie sprawę. Ale biorąc pod uwagę, że jestem leniwym gównem oraz nie potrafię jakościowo montować i wolę postawić na ilość, a nie do końca na jakość, to nie przykładam się tak, jak mógłbym się przykładać, ale wciąż jednak. Jeżeli jest tak prosta rzecz, jak na, nie wiem, to, że ktoś mi wchodzi do pokoju i, nie wiem, odzywa się albo hałasuje, no kuźwa, nie... Tak na prosty ten, nie można tego uszanować. Że ktoś jest w stanie... Że ktoś się zajmuje robotą, nie można wejść, powiedzieć coś potem. Zresztą słychać, że gada, no. No nie wiem, ponarzekam sobie tak. Ponarzekam sobie tak. Czy nie dacie mi żadnej fajnej karty? Tak, by the way, dałeś raz chaos kart, nie powinienem wymagać więcej, ale... No ale cóż, użyłem cię tyle razy, że... Nie wiem, chociażby cokolwiek. Ale niby to jest zwykły room. A nie! Czemu to jest boss? A, bo w sumie dostaliśmy... Soul Heart, więc... Okej. Okay. A, jesteśmy w katedrze, więc tutaj są zawsze boss roomy. Okej, okay, nie pamiętałem o tym. Mam takie obrażenie, że... Przydaje nam łatwych... Wow! Przepraszam bardzo. Ile mamy obrażeń? Może Eclipse miał tyle życia, że tego nie odczuwałem aż tak? Okej. Okay. Chodźmy tędy. O nie, śmierć. O nie, śmierć z wybuchającymi mendami. To jest specjalna wersja. Dobra, zbani. Pa. I dobitka. Nie wiem, czy rozwaliłem. Nie rozwaliłem. Samo się rozwaliło. Nie wiem czemu. Może nie ma. Może nie żyje, jeżeli jeźdźca nie ma. W sensie ten konik. Okej. Okay. Do widzenia. Zawsze słyszę do widzenia. Jak ten koleś śpiewa. Śpiewa, nie wiem. Może to niby nazwać śpiewem. O mój Boże, i tak wejdę. Czy może być sekret, jakby nie patrzeć, więc wstrzymam się chwileczkę. Hopa. Sekret? Nope. Ale mamy latanie, więc czemu nie... dzięki. Debil. Debil zwiększa nam obrażenia. Chaos zabija. Można się domyślić, która karta jest lepsza do zachowania. Szkoda, że nie mamy dwóch slotów na karty. Okej, okay, pójdźmy górą, to jest tylko jedno pomieszczenie, może być boss. Aż znając życie będzie na szarym końcu. Czego oczekiwałem? Że będzie blisko? Boże, ty macie mało życia. Przynajmniej fakt, to nie jest ten fakt, że mam dużo obrażeń. Macie po prostu strasznie mało życia. Bierz. Okej. Okay. O! To wybucha! Zapomniałem! Ej, mam przejebane. Z taką ilością żyć. Znaczy, pamiętajcie, że dalej mam łapkę kanapkę. Po to ją zachowałem. Właśnie dla takich momentów, kiedy będziemy mieli mało życia i będziemy podatni na śmierć. Mamy polaroid, więc jakby nie patrzeć, jest to bardzo spoko. I już nie stracimy tego polaroidu. Ja, że będę głupi i wezmę, nie wiem, Eternal Health. Cokolwiek. O, albo wejdę na miliard bomb. Jak na przykład teraz. A, zostałeś tylko ty. Powiedziałem, stało się. Nie chcę mi się szukać tych sekretów. Ło, do drugiej fazy. Nie wierzę. Daj mi Soul Heart. Proszę. Okej. Okay. Spokój, spokój, spokój ducha i ciała. Nie szalej, Kamrus. Nie szalej. Justice. Okej. Okay. Black Heart, jeszcze lepiej. A i zakaczy się, nie zabijemy z Chaos Cardu. Z oczywistych powodów, jest prostszy. Hopa, a nam zależy na Blue Baby. Czy ja zblokowałem? Nieważne. Polaroid OP. Może nie OP, ale bardzo silny. OP byłby, gdyby ta nieśmiertelność dłużej trwała. Ale jest strong wciąż.
O nie, tędy, zdążyłem. Zdążyłem! A teraz spowolnić go. Ale takie straszne, strasznie podatne na spowolnienie w ogóle. Zauważyłem. Bardzo często jest to aplikowane. Nie narzekam. Czy umiałbym, biorąc pod uwagę naszą ilość żyć? Nie narzekam, dobra. Nie staliśmy niestety ogonku Gapiego. Byśmy wtedy byli super przegięci, bo Gapi. Ale pomijając to, byśmy mieli podwójne skrzyneczki, które wypadają. Dalej możemy mieć. Okej, okay, zwiększone obrażenia. Wow! Zwiększone obrażenia podwójnie. Nie chcę mówić, ale to jest chore. Nie wierzę, żeby tutaj był boss, ale... Ten damage! O mój Boże. Ten damage! Znaczy ładuje nam się długo z drugiej strony. I w sumie użyjemy House Cardu, ale... Paszowon. Brrr. W sumie nie zabijamy. Na przykład Dingle Dam. Na hita. Więc to nie są aż takie przegięte obrażenia. Ładują się dość wolno, nie będę ukrywać. To są zwiększone podwójnie, nie? Zamiast za dwa razy dłuższe ładowanie. Coś za coś. Zmiana na plus chyba, The Stars. Co nas nie teleportuje nigdzie. Emperor byłby spoko. Chciałem. Boże! Przyzwyczajony byłem, że tak szybko nam się to ładuje. Ale szedł długo i puszczam, zanim się naładuje do końca. Sekret. Nie. Garglingsy, easy. Easy peasy, z takimi obrażeniami? Dziękuję. Ale bardzo mocne itemy nam podeszły, jeśli chodzi o skrzyneczkę. Bardzo zadowolonym. Hopa. Wow. Nice. Na dwa strzały. Uwaga, on szedł z tonami. Auć. Szybko podnosimy. To jest najlepsze jest to, że mamy pewność, że podniesiemy te serce, ponieważ mamy właśnie Polaroid. Dobra, ostatnie serduszko staniemy od łapki kanapki. Trzeba być tego świadomym. Żyjemy w świadomości, że może być problem. Bum, bum, bum. Bum, a, czemu ja tutaj wlazłem? Dobra, w sumie. Z takim tempem, o mój Boże. Hierofan, dziękuję ci. W końcu podeszła dobra karta. Ostatnia, znaczy, to jest najlepsza karta, jaka mogła nam podejść. Dosłownie. Bo Emperor na przykład nie byłby dobry. To z tego powodu, jakim jest Von. To... Żebym nie zostawił sobie chaos karty. Na bossa. Bierz te serduszko. Dawaj. Nie, nic nie dostałem. Dzięki, doceniam. Papa. Chaos kart zabija na hitach. Kogokolwiek. Boom. Yes. Dotarliśmy, nie wypadła żadna skrzyneczka. A szkoda, biorąc pod uwagę, że wyplatują podwójne. O mój Boże, dobra. Jazda. I teraz trzeba wycelować w niego. Uwaga, żeby nie zjebać tego. Boom! GG! Najszybsza walka z Blue Baby ever. Przeszliśmy. Zajęło nam to tylko 40 minut. Miało być szybko. No dobra, w sumie nie było tak wolno. Jak na Izaka. Dziękuję wszystkim za uwagę. Będzie wam się podobało do kolejnego odcinka. Pa, pa! Widzimy się jutro. Tak, tak. Widzimy się jutro. Pa, pa!